Na zboczu kuli stromej, około 800 metrów nad poziomem morza. 14 października 1936 roku podczas rutynowej pracy wydobycia marmuru, czyli skały, którą widzimy chociażby, z której są te płytki na podłodze zrobione, pracownikom ukazuje się soczewkowy otwór wielkości około 2 metrów i wysoki na niespełna. Ale z tego otworu wysypują się liczne kości. I okazało się, że na szczęście nie są to szczątki ludzkie, a kości zwierząt pradawnych, pleistoceńskich, a najwięcej właśnie niedźwiedzia jaskiniowego, stąd nazwa naszej jaskini. Thank you.
pracę lwa jaskiniowego. Lew jaskiniowy był hybrydą, czyli połączeniem obecnego lwa i tygrysa. Nie posiadał grzywy, miał długą sierść. Dlaczego Salka jego imię nosi? Ponieważ naukowcy odnaleźli tu prawie kompletną czaszkę tego osobnika. To jest makieta, prawdziwa, znajduje się na Uniwersytecie Wrocławskim i służy naukowcom do badań. Ale proszę Państwa, kości pod siatką jak najbardziej są autentyczne. Tworzyło się około 7000 lat i pokazuje nam, jaki panował klimat w danym okresie. O ociepleniu wskazują nam takie sprasowane głazy, a o ochłodzeniu dobrze zachowane, pełnokształtne. Ale przede wszystkim o ochłodzeniu wskazują nam liczne kości zwierząt pleistoceńskich. Tu mamy naszego bohatera, czyli niedźwiedzia jaskiniowego, szkielet niedźwiedzia Ursus speleus. Jest to szkielet zbudowany z autentycznych kości, ale nie jednego osobnika. Niestety nie udało się naukowcom odnaleźć w całości jednego szkieletu i po badaniach DNA, jakby z takich puzli, ułożyli szkielet niedźwiedzia jaskiniowego. Niektóre są bardzo cienkie i delikatne. Zobaczcie, jak przebija światło. Thank you.
tutaj mamy naturalny uskok tektoniczny, czyli zetknięcie się dwóch gór otworów, gdy tworzyła się nasza jaskinia, a tu mamy komin krasowy. I z takiego komina kwiaty kalcytowe i jeżyki. No i tutaj mamy dużo nietoperzy już. Zobaczcie, że tu są chyba razem dwa.